Na rajdowe emocje zaprasza Orlen. Sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar. Dopiero na drugim etapie Dakaru zawodnikom udało się przejechać prawie cały OS i od razu postawili na oszałamiającą prędkość. To było święto fanów motorsportu w miasteczku San Francisco del Chanar, w tym argentyńskich fanów motorsportu polskiego. Kończący się tu trzeci etap rajdu Dakar charakteryzował się dużą dynamiką. Pod 190 na godzinę, 180 parę na pewno jechaliśmy, bo tyle zauważyłem na liczniku. Nasza załoga nie rozwinęła jednak skrzydeł. Nie mogłem za bardzo złapać rytmu. Później była taka przeprawa przez błoto, na której no, na szczęście nam się udało przejechać, ale to była trochę loteria. Pod koniec złapaliśmy rytm, niestety złapaliśmy kapcia. Dąbrowski spadł w generalce ze świetnego 5 na 24 miejsce, ale awansowali Adam Małysz na 15 i Kuba Przygoński na 16. Co, dosyć trudny odcinek, bardzo techniczny, ale często też z jakimiś przeprawami. Tam sporo samochodów utknęło w wodzie, w błocie. 400 km odcinka, jesteśmy bardzo zadowoleni, mieliśmy dobre tempo, wydaje mi się, że przebijaliśmy się przez wiele samochodów, bo był bardzo duży kurz. Jak przystało na szybki odcinek, wygrał go specjalista od WRC Sebastian Lew. Jestem zadowolony ze swojego tempa, ale wątpię, by udało mi się utrzymać je do końca rajdu. W dobrym humorze zameldował się na mecie odrabiający straty z prologu Rafał Sonik. Chłopców dzieli się na czystych i szczęśliwych. A najbardziej zmęczyły się, zgadnijcie co, struny głosowe. Bo co do dojazd do zakrętu i za kimś byłem, jak odejmował gaz, to krzyczałem: puść, puść! Sonik awansował na 6 miejsce, a jego pozycję faworyta potwierdził obecny lider rajdu. Moim głównym konkurentem jest Rafał Sonik, a także bracia Patronelli. Po pechowym prologu dzielnie wspinał się w klasyfikacji Kuba Piątek, awansując na 40. pozycję. Na trasie miałem przed sobą dużo okładów, które zajmują całą szerokość drogi, dużo motocykli, no ale przez to, że popadało wcześniej, no to wyprzedzanie szło w miarę płynnie. Odcinek wygrała rewelacja ostatniego Dakaru i faworyt obecnego. To był szybki odcinek. Chwilami pędziłem 170 na godzinę. Na trzecim etapie zawodnicy będą się ścigać pomiędzy Termas de Rio Hondo a San Salvador de Jujuy na północy Argentyny. Z San Francisco de Chanar, Marcin Wyrwał, Onet. Rajdowe emocje zaprosił Orlen, sponsor startu Polaków w rajdzie Dakar.